Cześć wszystkim. Jak pamiętacie może z ostatniego odcinka, zatrzymaliśmy się na nocleg w miejscowości Flam i w dzisiejszym odcinku właśnie tutaj zaczynamy. Zobaczycie naszą trasę i nasze przygody w Bergen, gdzie dojechaliśmy. Kolejny dzień w Norwegii. Jesteśmy już na drodze do Bergen. Jesteśmy w miasteczku Flam, które nam polecali Norwegowie. Piękne, urokliwe miasteczko, położone oczywiście pośrodku fiordu. Pogoda nam nie sprzyja, a zarazem nam sprzyja, bo ogólnie pada strasznie, jest dosyć chłodno, ale teraz właśnie robi się takie okno. Chmury się lekko przerzedzają, nawet błysnęło słońce, także idziemy zrobić sobie poranny spacer. No i zobaczymy, jak długo będziemy mogli spacerować. Miasteczko jest jeszcze opustoszałe, czyli mieścinka. Jest dosyć wcześnie rano. Sezon turystyczny dobiega końca, ale jest cudownie, przepięknie. Kolejce, która tutaj powstała między miejscowością Flim a Myrdal. Jest taka słynna kolejka, która widzi się z Poczami Gór. No, widoki są przepiękne. Chcieliśmy pojechać, ale bilet kosztuje 55 euro za jedną osobę, więc nas nie stać. Ale no, podziwiamy muzeum za to, jak to wygląda. Jestem teraz w pokoju jakiegoś... Nie, co to za pokój jest? Kogoś, kto zawiadował. O, to jest jakiś taki... Ktoś, kto pocztę zasegregował. Tutaj jest skrzynia. Ciekawe. Tu są takie skrzynki na listy. Z nazwiskami mieszkańców. Podejrzewam, że też była poczta kolejowa. Wagon kolejowy. Wagon pocztowy w tym pociągu. Co to jest, Kasia? Basket to transport the sick people. Sick people? Tak, miałam tam myśleć. Koszyk, który przewozi chorych ludzi. Zauważyłem, że na dość często, o nie, widzicie tego. Dość często na zdjęciach ludzie mają takie dziwne okulary przeciwsłoneczne na takich... Znaczy ta miejscowość, ten Myrdal jest ogromnie wysoko. I ten śnieg. No, słońce się odbija w śniegu. Nareszcie jest to, czego szukałem w tym muzeum, czyli... Nasz przyszły pojazd. Nasz przyszły camper van. Baza na kampera. To już jest mistrzostwo. Jak widzicie, to tego dżentelmena, który wiezie swoją wybrankę serca na rowerze szynowym. Doczytałem, już wiem wszystko. Linia została wybudowana w latach 1920 roku mniej więcej i służyła do przewozu towarów pomiędzy miejscowością Flam a Myrdal. Myrdal. Myrdal chyba. Myrdal. Myrdal. Jednak później się zauważyli, że największą popularnością cieszy się ona wśród mieszkańców i turystów, więc doczepili wagony takie dla ludzi. I co ciekawe jeszcze, linia ma 20 km długości i pokonuje się ją mniej więcej w godzinę. Teraz to jest typowa linia turystyczna, jest to najbardziej znana, najbardziej rozreklamowana i najpiękniejsza linia kolejowa w całej Norwegii. Podziwia się oczywiście piękne fiordy i wodospady. No i w ogóle jest podobno przepięknie. Znaczy się nawet napisała. Pozdrowienia od Kasi i Łukasza. Brawo! Myślisz, że już jesteś gotowa na to? Nie najgorzej.
wiedzieliśmy, że jest drogo, dlatego też nakupiliśmy jedzenia ze sobą i nie musieliśmy robić nigdy zakupów w Norwegii w żadnym sklepie. Weszliśmy tylko, żeby zobaczyć ceny i żeby ewentualnie kupić takie słodycze pyszne, które się nazywają smash, ale paczka tych słodyczów, takich słodyczy kosztuje 30 zł, więc muszę niestety podziękować sobie na razie. Nie być gołosłowną, pada i świeci na zmianę. Zobaczcie, jakie jest niebo. Ja nie zajmuję, nie zamykam parasola jednego. Jeden parasol mam zamknięty na tą pogodę. Tam jest tak. A uwaga. Otwarty masz na tą pogodę. Ten jest otwarty, a tutaj, uwaga, ten mam zamknięty, bo świeci słońce. I tam jest niebo czyste. I tak jest w kółko. Pada, świeci słońce, pada, świeci słońce, pada, świeci słońce. Szaleństwo, ale piękne, cudowne to jest. Coś, czego szukam, czego bardzo potrzebuję, szczególnie w Bergen. Wszystkie domki są na górach, na górce, żeby biedny pan listonosz nie musiał się męczyć. Wszystkie skrzyneczki pocztowe są tutaj. Często jest tak również nawet w małych wioskach, że po prostu wszystkie skrzynki pocztowe są zgromadzone w jednym miejscu. Teraz najstarszej części Bergen, tak zwanym Bryggen. Te domki za nami, kolorowe, za mną, to są stare domki, które należały do kupców, którzy byli w tej koalicji hanseatyckiej. W każdym razie należały do kupców, są bardzo stare, z około 1600 roku. No i teraz są na liście UNESCO, są przepiękne i stanowią wizytówkę Bergen. Jesteśmy, czyli na Bryggen. W tych wszystkich domkach obecnie są sklepy, z tym, że właściciele i sklepikarze mają zakaz sprzedawania rzeczy, produktów made in China, czyli znajdziemy tutaj głównie produkty z Norwegii. Oryginalne, powiedzmy, rękodzieło i to, co wytworzyli Norwegowie. Thank you, Vilda, for showing us Bergen. Of course, of course. Thank you. I'm really happy to join this with the weather, which is not the best thing, but it's Bergen, as to expect. But yeah. Thank you. It was lovely. Tusen tak. Tusen tak. But thank Jedziemy teraz w stronę Drammen i po drodze zobaczyliśmy przez super fantastyczny kościół i słyszeliśmy o tym, że tutaj są takie kościoły staszkowe drewniane, więc postanowiliśmy zatrzymać się. Okazało się, że jest to replika kościoła z 1212 roku.
Ta replika akurat jest wybudowana w 1988 roku, czyli najcudowniejszym roku, kiedy urodziła się moja cudowna, wspaniała, kochana żona. A ten to jest właśnie ten 1988, a oryginalny jest 1212 roku. Porobiłem dronem, więc zobaczcie, jak to wygląda, bo jest bardzo ładny.